To jest prawdziwie gorący początek jesieni w mieście. A wszystko za sprawą festiwalu Haczyk, Gliwickie Spotkania Literackie, który wystartował w ubiegłą sobotę. Tematem przewodnim pierwszej edycji tego wydarzenia jest literatura kryminalna. Od 6 do 13 października w Gliwicach gościć będą autorzy wielu znakomitych powieści kryminalnych, a towarzyszyć im będzie szereg dodatkowych niespodzianek. Jako pierwszy na scenie forum w Centrum Handlowym Forum zagościł Marek Krajewski. Wrocławski pisarz i filolog klasyczny, autor znakomitych kryminałów o Eberhardzie Mokku i Edwardzie Popielskim. Moi bohaterowie, zarówno jeden jak i drugi, bo napisałem dwa cykle powieściowe, jeden poświęcony polskiemu policjantowi Edwardowi Popielskiemu, a drugi poświęcony Eberhardowi Mokowi, policjantowi wrocławskiemu, przedwojennemu. Obaj ci panowie mają bardzo wiele moich cech, dwie tylko wymienię teraz. Jedna z nich to jest zamiłowanie do kultury klasycznej, do języków starożytnych. Ja jestem filologiem klasycznym i te języki są mi szczególnie bliskie. A druga cecha to pedanteria. Obaj są bardzo pedantyczni, podobnie jak ich twórca. Moja wyobraźnia, moja fantazja tworzy zdarzenia, które opisuję. Zdarzenia kryminalne, a ściśle mówiąc, kto kogo i dlaczego zabił. Więc samo to zdarzenie, które jest główną osią powieści, jest moim wymysłem. Natomiast całe tło jest prawdziwe. Czyli miejsca, które odmalowuję, istniały w rzeczywistości, wyglądały tak, jak ja je opisuję. Ludzie tak wyglądali, jak ich opisuję. Zatem tło historyczne i topograficzne jest prawdziwe. Sama opowieść jest fikcją. Pisarz opowiadał o ciekawostkach i inspiracjach towarzyszących powstawaniu książki oraz przybliżał charakter pracy nad powstawaniem powieści. Każdy z zainteresowanych mógł zadać pytanie oraz zdobyć autograf i książkę tego twórcy. Spotkaniu towarzyszyła również premiera gry osadzonej w wirtualnej rzeczywistości, której uczestnicy mogli rozwikłać kryminalną zagadkę. Po raz pierwszy biblioteka udostępnia grę VR, czyli rozszerzoną rzeczywistość, tajemnica zaginionej powieści, którą dzięki współpracy z firmą Modi 3D udało nam się zrobić. Scenariusz do tej gry napisała pani Matyszczak, która również znana jest właśnie ze śląskiego kryminału. Cały program festiwalu zapowiada się niezwykle ciekawie, z obecnością naprawdę znanych i nietuzinkowych gości, a odwiedzający spodziewać się mogą wielu dodatkowych atrakcji. W poniedziałek spotkamy się z Jakubem Żulczykiem. We wtorek o godzinie 18 w Bibliotece Centralnej spotkamy się z Izą Michalewicz, ale o godzinie 17 również w Bibliotece Centralnej zapraszamy na spotkanie z technikami kryminalistycznymi z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. W środę spotkanie z Tomkiem Sekielskim o godzinie 18 na scenie forum. W czwartek zapraszamy na spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem. A piątek zakończymy, myślę, czymś, czego jeszcze w Gliwicach nie było, a mianowicie specjalnym panelem dyskusyjnym Śladami śląskiego kryminału. Organizatorem festiwalu Haczyk jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, a projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.